Mój motorower. Nie motorower, mój skuter. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ty, ale... Ale on piękny jest. No jest, właśnie fajny, nie? No. A tablicę gdzie ma? Tablicę mam tutaj. Aha, dobra. I papiery. Ty, no patrzcie, za trzy paczki. Za trzy stówy, nie? Mhm. Taki sprzęt wyrwałem. Coś go stuningowałeś już? Wydech stuningowałem, ale odpadł, bo były śruby ukręcone. Aha. Wysłałem ci tam wczoraj. Jak się nazywa w ogóle ten skuter? Nie mam pojęcia. Tu jest Peugeot, logo Peugeota. Sumiko? Tu jest logo Peugeota, ale niby to Peugeot nie jest. 2009 rocznik to jest. Więc nie świeżynka. No. Tu mówisz, logo Peugeota jest, ale to nie jest Peugeot. No, tak, z tego co się dowiedziałem, to tak jest. Nie, bo jest naklejony, nie? Widać. No. Ktoś nieźle nakleił. No tutaj ogólnie były tuningi. Kuferek też dosyć pojemny ma, ale ma, nie ma takiej pokrywki, jest do goźnika, zobacz. A i akumulator trzeba by było kupić inny, nie? Aha, to jest dwusów? Czterosów. Czterosów. No to, to coś powinno jechać, nie? Powinno jechać. Tu trzeba gaźnik wyregulować, nie? Tam też się nie wyrobiłem, musiałem te zawory podregulować trochę w nim. A w ogóle odpala? Odpala, odpala. Jak ja bym tu nie odpalał, bo trochę hałasuje bez wydechu. No to tam chodź. Zaraz się go przepchnę, no. Żeby przypału nie robić. No, weźmiemy go, przepchamy tam. To weź tablicę od razu wszystko. Czekaj, dobra. To go tam to załadujemy. Papiery też od razu przyniosę. Dobra. To z papierami jest. Skuter Sumiko. Podróbka Peugeota. Made in China. To na razie Hero. Chińczyk. No. Nawet pisze tam po chińsku. To jest silnik GY6 chiński. Ile? GY6. 80. Ło, to nie 50. Nie 50, 80. No nieźle. Wczoraj w ogóle, jak te zawory były rozregulowane, jak się jechało, i był cały czas na gazie, trzeba było kluczykiem zwalniać albo hamulcem, nie? Nie dało się w ogóle gazu odjąć. Coś ty? No bo były zawory rozregulowane i cały czas były na gazie, jakby, nie? Aha, aha. I linka aha. Też lekko się przycinała. Automat. No. No to chodź go odpalimy, pokażesz no, jak tam dojść i co. A, i fachy trzeba mu wlać. No zaraz nalejemy. Dawaj go. Tomek się ucieszy. No. A tamten skuter to co, nie ma go już? Tak nie. Jak nie. No, widziałem, licytacja była. Tak. A z tym to jeszcze zobaczymy co zrobimy. Może wy przyjedziecie. Go ten... Dotrzeć. Co ty na to? Dotrzeć, chyba zatrzeć. No, no właśnie. Ja bym go tam zatarł i tuning. A być może, że przyjadę z nim na tym. Zaraz się zadzwoni po chłopaków. Przyjadę. Chyba, że słuchaj, dobra, tu zrobimy odpalenie. No, i pojedziemy tam na tą drogę se pojeździć, tam gdzie przyjechały. Dobra. Jak teraz pojechali, to już nie przyjadą raczej, za szybko. Zlejka? Nie wiem. Bo ty zlejka. Chyba ta, bo mały jest. Dobra. Mamy lejek. A może słuchaj, może ja ten upalę nim? I ja ci go zostawię. I
co? Tuning. Lake. I tuning, daję. Dawaj, dawaj. I przyjadę wtedy i... Czekaj, od boku będzie lepiej. I damy chłopakom i zobaczymy, jak potrafią jeździć tym, co? Można tak zrobić. No, tak zrobimy. Ciekawy pomysł, bardzo. Fajny film będzie. Starczy mu. Starczy? Ja. Jeszcze trochę niech ma. Coś z życia. Coś z życia. Drugie życie. Poczekaj, poczekaj, chwila. Czekaj, czekaj. Nie wiem, czy nie trzeba będzie na plaka odpalać. Chyba też może być taka. No dawaj, pierwsze odpalenie naszego skutera. Pierwsze odpalenie. Chiński Peugeot. Jak odpali. Za świeże paliwo dostał. Chyba tak. Albo muszę to zaciągnąć. No właśnie. A. Co ci chcę zagadać? Coś tam lekko. Czekaj, może mu trzeba podpompować. Bo on na wtrysku ma takim lekkim. No, wydaje mi się, że będzie taka sama akcja jak wczoraj, że się rozładował akumulator. Mm-hmm. Bo to jest moduł cyfrowy chyba i potrzebuje zasilanie mieć, nie? No. I by się go podłączyło szybko pod prostownik, odpaliło i pojechało, nie? No dobra. I plaka psiknąć mu. Dobra, to chodźmy znowu na warsztat. Dobra. Żeby tak nie jeździć za dużo, bo przypały same. Dobra, no za dużo nie pojeździmy, chwila. Nie no, pojedziemy tam, tam to na luzie sobie można poupalać, nie? No kawałek, tylko tak, wiesz, na chwilę i będę leciał, nie? No. Bo ja na biały bór. Dzisiaj? No a co? No to dobra. Dobra, ubieram kask i jazda próbna naszym skuterem, moim skuterem. Czystówki. Czystówki i mega zabawa. No i zrobimy tuning tu na Bora. Ja już gotowy do upalania, kask na głowie jest. Dobra, skutera nie biorę, tylko papiery i to. A skuter zostaje u Nabora, na tuning. A ja śmigam zaraz na biały bór. Podłączyłem go. Podłączyłeś? Teraz minutkę poczekamy. Słuchaj, ile ci kasy zostawić na ten tuning? Nie mam pojęcia. Na tego może... Hero'a. Nie wiem, ile może silnik na to kosztować. W ogóle bez wydechu jakoś śmiesznie chodzi, nie? To jest po prostu hit. Czekaj, gdzie jest plak? Teraz to już musi odpalić, nie ma szans, że nie odpali. Trochę techniki? Trzeba, no tak, pewnie. Trochę sposobów warsztatowych. Odpalimy i od razu musimy go gasić. Hałasuje trochę. To dobra. Chlupie. Chlupie jak w dobrej zupie. Wydech się zamontuje i będzie chodził luks. A wydech widziałeś? Widziałeś. No, widziałem. Tuba. Wczoraj tuba. To naprawdę chodził z tym niesamowicie. Udało nam się nagrać lekko, ale pod drogą zgubiony. To słuchaj, robimy tak, że zostawiam ci, tu się przejedziemy kawałek, zostawiam ci go na ten tuning i przyjadę i go będziemy upalać. Można tak zrobić, dobra, się czekaj, wezmę sobie hełm. Całą ekipą, nie? Całą ekipą. Kamerę sobie włożę. Patrz, na kołach supermoto jest. No. Od sendy, odpalanej na pilota. No. Tutaj, w tym miejscu to było.
popularny film. A to może służyć jako żagiel, na przykład. Wiesz? Tak, a wiesz jaki mieliśmy pomysł? No. Że jak będzie kuferek ten zamknięty, dać to oparcie. No dobra. Formuła 1. Dobra. Z Black Opsu. Dobra. Tak zrobimy i pasuje pod kolor, nie? No, to zapchamy. Dalej, tak. Na bok, lecimy. Lecimy. A ogólnie mało zwrotny jest, znaczy takie kółko duże, nim trzeba zrobić, żeby zawrócić. Ale jak on chodził fajnie z tym wydechem dorobionym. No tak. Co, jedziesz pierwszy się przejechać? No. Nie, ja ty pierwszy, a ja popatrzę. No, a potem ja. Chyba, że mi zgaśnie w połowie drogi. No paliwa dużo ma. Czekaj, żeby już był podpompować. Jest dobrze. Będzie latał. Tu jeździliśmy po tym polu zimą. Fajnie chodzi. A ten tam przez te górki pojechał. Po polu. Namówię go, żeby w te cegły tu wjechał. Nie no, on chyba pojechał do siebie tam na te. Na miejscówki. Zgaśnie mu. O, coś już werwy nie ma. Przy powrocie. Ja teraz ja, nie gaś. Ale... To czekaj, musimy go postawić na tą stópkę. A czemu? Bo on ma kopkę, nie? Tylko na kopkę pali. Mhm. A to by bez tego nie odpalimy, nie? Daj kopa. Ale popsułeś teraz. Czekaj, podpompować uwagę. Na wrót.
go zrobić. No, ewidentnie. No. Szkoda, że nie ma prędkościomierza, nie? By V-Maxa no. można było robić. Ale nie wiem, jak tak będzie wszystko git, to mówiła mi to pani, że z 90 wyciągnie, nie? Co ty? No 80. 9 dych? No tak, 80 może no. tak. No dobra, nabór, zostawiam ci go. Dobra. Ja już spadam na biały bór. Spoko. I co? No to przyjadę i zastanowimy się. Ty go zrobisz? Ja go zrobię. No i przyjedziemy i może na miejscu go przerobimy od razu na Asunta. Można. I tu będziemy te górki tu upalać. Chłopaków weźmiesz? Skuterem tutaj? No a co? No można spróbować, nie wiem. Hardkorowo, nie? Hardkorowo. Zobaczymy co odpadnie, co nie? Co nie odpadnie, no ciekawe. No. Jak będzie się trzymał cały, to jeszcze ktoś dostanie od nas go. No. Ale pierwszy musimy sobie my skorzystać, nie? No, póki jest, to trzeba korzystać. Nie, ale ogólnie jak za taką cenę to spoko skuter. No, czystówki, nie? O. O, tu tam, nie wiem. To do wyrzucenia. To wyrzucimy. No ale pali na kopa, wszystko gra. To nie wiem od czego jest ten przycisk. Ty, to jest turbo chyba. Turbo, właśnie. Nie wiedziałeś? Może być. Ale w ogóle ma też ciekawe jest to, że ma licznik akumulatora, nie? Tak ja czegoś też jeszcze nie widziałem. A ja myślałem, że to jest ty, że to jest paliwo, że tyle mam paliwa. Tu masz paliwo. Mam paliwo. Czekaj, ja mówię, ale ty, no nalaliśmy trochę, a to no. tyle jest. Nie szczaiłem. Kierunki działają. O. Zrobione zostały. Klakson działa, bo znaczy nie działa zbytnio. Dzień dobry. Odłączony. Odłączony jest ten. Masz kabel, nie? Od tego i akumulator masz w dupie. Ale chuj, tyle. No tak. Na bor, to ja lecę. Dobra. Szkoda, że tak się wywaliłeś teraz, ale będzie żył. Szkoda, że nie nagrałem tego. No. Trzymaj się. Dobra, siemanko. Nara. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.